duży samochodów. Największym zagrożeniem dla motocyklisty na drodze publicznej to zgadnijcie, kto to jest. To jest po prostu kierowca powyżej 70 roku życia, który po prostu nie dowidzi, nie dosłyszy, i to są najczęstsze wypadki motocykla z samochodem. Wiadomo, no inne też są, nie? Ale to jest po prostu nagminne. To już nawet policjanci o tym nie mówili. Dlatego, że kierowcy pojazdów osobowych, oni też w pewnym momencie, no... I kiedy są to starsze osoby, gdzie koordynacja ruchowa też, słuch, wzrok jest już słabszy i gdzieś tam coś tam umknie. A motocykle poruszają się bardzo dynamicznie. No i jak to się mówi, gabarytowo na drodze są, zajmują, i to ujrzenie ich w tym lusterku zajmuje, no delikatnie, tak sobie są. Jak byli u mnie na łące. I to jest właśnie największe zagrożenie. Dobry. Dobry. A co to za sprzęt jest taki fajny? Radziecki. Radziecki Ural? Dniepr? K650, Dniepr. K650. Teraz by trzeba było, a przytrzymam, jakby założyć. Coś pomóc wam? No to mogę. Może pan. Z drogi, czy szykujecie się do drogi? Nie, to mam lekką awarię. Awarię macie? Tak, ja wypadłam z motoru. Samochód nam trochę z nienacka wyskoczył. Ale heca. I trzeba było uciekać. Nie, to ty wyskoczyłeś na wirażu. A nie, naprawdę? No i wypadłam. Kurde. A właśnie przed chwilą mówiłem o zagrożeniach na motocyklu. A zatrzymał się chociaż? Ten samochód? Ja wypadłam z motoru. Zatrzymał się, na zasadzie sprawdził, czy wszystko jest ok, i pojechał. A, no to chociaż dobrze, nie? A młody czy stary był? Nie wiem, nie patrzyłem. A, nerwy, nie? Szczerze mówiąc, koncentrowałem się, żeby... Kurczę, gdzieś tu... śruba powinna być. A tutaj, bo ma. O, dzięki. Ja przez ten czas wtedy wypadłam z motoru i prawie walnęłam o znak. Tak? Tak. Byś wypadła? Jeszcze ten wypadła. O, uderzyliśmy koszem, to... O kurde. Ale jest potem z wyników tego, co się stało. Tak, wyszło, czyli pojedziemy do Maka? To my powinniśmy... No, pojedziemy do Maka, no. Dobra, no bo ja i wszystko. Pojeżdżałam na kartę rowerową. To. A, to wpisy ruchu drogowego w małym paluszku pewnie, tak? Dobrze, że się nic nie stało. Mam w tym roku zdałam. Dziewczyno, odsuńcie się, ja się kawałek przejadę, zobaczymy, czy to będzie biło to koło, czy... Tata, jeszcze to! To na razie odsuniemy. I co, i kołem uderzone było pewno ten, no burtnie. Tak, tu widać, ta dostała. Aha. Tylko że akurat to, że jest krzywa, to na rusku się nic nie dzieje, że jest krzywa. No. Tylko pytanie, czy... Bo ono w ogóle tak patrzyło, nie? Najpierw. No, aha. Jakby stało w kształtę. Dobrze, że dziewczyny kaski miały, nie? Tak. Patrz jak pali. Kurde.
No trochę idzie, nie? Ale tyle to pojedziecie. A pokażcie swoje kaski. No dobre. O, ty masz fajny. Chyba radziecki. Pewnie tak. Nasz dziadek płacał od Gośku naszą. Ja tam. Trochę bije, a co czujesz? Że bije? Słyszę, nie czuję na motorze, tylko. A! No to tyle dojedziesz, to się młotem wyklepie. Widać, że tam po prostu bije, ale. Teraz ciekawe, czy dlatego, że koło jest zezowate. Ale mi się daje, że to jest koło. Koło dostało sztycha. To te koło, że tu ty. Ja bym chciała się jeszcze napić. Który to jest zepsuty? Ewentualnie to damy i zobaczymy, jak na tym będzie jechało. No, dokładnie. A to pan sobie tutaj? Wtedy eliminujesz to oś, to koło. Już nie pasło. Postawię tak, tu położę, bo i tak będziemy przecież podnosić. Podnosić, trzeba zapompować, nie? Słucham cię, Madzia. Podobno fajnie, ale się nie zerwiało. No i będzie fajnie. A pompkę masz? Mam. Wszystko będzie, tata ogarnie wszystko. Za spód, za ramę? Uwaga na ten. Na motor, żeby twoje nie uszkodzić. Dobra. Ja trzymam. Ja go trzymam. Ja też trzymam. No jeden starczy w sumie, jest dobrze. W brytyjskiej armii było tak, że jak były ćwiczenia, to kierowca unosił koło wózka w czasie jazdy, a pasażer wymieniał w czasie jazdy. Autentycznie. Pasażer wózka co robił? Zmieniał koło w czasie jazdy. On jechał, a no tak, bo mógł tu się przesiąść, przechylili trochę i jazda. A pompę masz? Pompkę? No. Tak. O, no widzisz. Okej, można. Teraz i takiej maszyny się nie przestraszył ten kierowca. Nie, no też nie chciał, ale tam nie winien. No z koszem się ciężko, wiesz, no nie mogłeś nic zrobić, bo z koszem jest ciężko, nie? A jeszcze dzieciaki. Dokładnie, to jest. No. To trzeba potrafić jeździć z koszem, nie? Ja sobie nie wyobrażam, ja nie wiem, jak to zakręcać, jak to, jak tam to, nie? Tak? A to jest replika, atrapa, czy? Tak, tak. To jest oryginalny tłumik z magazynek i kulba. Mhm. Wiecie, co jest fajne przy zabytku? To zawsze się znajdzie chęć, proszę do pomocy. Nie, no mi się wydaje, że zawsze ktoś się zatrzyma. Ja nawet nie wiedziałem, że to zabytek, czy co tam. Ale ogólnie, bo też motocykliści mają taki ten światek swój. Nie, to sobie pomagać, to jest podstawa, nie? Tylko myślałem, że po prostu sobie zrobiliście tu happening. Takie spotkanie przy jednostce, o, tak sobie myślałem. Nie myślałem, że po prostu coś się stało. Nawet równo patrzę to koło? No ja, jak się pan przejdzie, zobaczy i wtedy wszystko wyjdzie. No mi się wydaje, że tam to koło... Słuchaj, to ty tu wszystko masz. Saperkę, kurde, to kurde, jesteś samowystarczalny. Siekierę. Bagnet jest z tym, także... Zabiję, na ognisko sobie wystrugę. Coś tam zjem w tym. No. No to w sumie chyba będzie dobrze, wiecie? Jeszcze tata zrobi ludzkę próbną. To palenie to jest normalnie mistrzostwo świata. No, no tam, to tak. To idzie. Ale ja też chciałam, że będzie ten samochód, bo mi się kojarzyło, że ja będę przyjechał. A gdzie ten samochód? Skąd jechał? Tu, z tej ulicy wyjechał wam. Podporządkowanej. A wyjechaliście w tamtą stronę? Nie, w tą chyba. Nie, i nic nie było.
coś trzeba. Ale by nic z tego. A może było... hamulec? Tu jest hamulec na tylny? Na tym nie ma. Bo... Ma czy nie? Tu nie. Tu nie. Bo chodziło równiutko, nie wiem, co to tam ten, ale... Dobra, ja chodzę. No dobra, idzie. A uniesiemy go jeszcze na chwilę, no bym dobił. Bo tam jest ten wewnętrzny dechiel. Kościrze. Puściłem to metalometal, jest ewidentnie. No nie mam problemu. Tylko moment. A, tym dekiem. Bo on żadnym dostać lekko. Szczególnie wziąłem, zaraz zobaczymy. Myślę, że będzie dobrze. Bardzo dziękuję za pomoc, naprawdę. Nie ma za co. Zdrówka życzę. Spokojnej jazdy. Przyda się. To Bydgoszczy jednak? Tak, no tak. Nie no to koło jest założone. Koło jest założone, to ma wszystko, tak? Ała, nie odchodzę. To nie jeszcze lajkie, nie? Łączność z bazą jest, nie? Tak, może tutaj radiostacja jeździła, ale zdjąłem, bo to lampowe. Jak to stara S105 jest na zasadzie widzę cię, nie słyszę cię. Aha. Zawsze można na migi, nie? Tak. Ale antena chyba też oryginał, co? Tak, tak, to relikowa. No. Nie, nic się tam nie stało. Liczę dziewczyny, ja pójdę tą rurkę jeszcze oddam na parku. I przestało trzeć. No, no, może rzeczywiście wygięta była, bo koło pracuje idealnie. Różnicka idzie. Ja się krzyżowi i ten... Wszystko dobrze? Parzy. No gorące. Ja jestem ciemny. Bardzo dziękuję. To nic. Raz. Przerokość życzę. Nie, 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 no. Nie, no. Dziękuję. Ja daj się nara. Na razie. Mogę wstawić filmik na YouTube'a? Tego? Z jazdy? No, no tu jak jesteśmy. Jasne, no tak. Problem. A gdzie szukać? Black Opso. A pan ile ma subskrypcji? No mało. 35 tysięcy chyba. To będziemy słynne! Tak. No. Black Opso. A jak macie na imię? Marta. A ty? Jak? Magda i Marta. W ogóle ja często obserwuję YouTube, to ja lubię YouTube. To w końcu się wyjaśnię. Ja kiedyś myślałam, żeby sama założyć sobie kanał i zdobyć milion subskrypcji albo kanał. O! I taka sytuacja. Mówię o zagrożeniach i zagrożenie w wyniku. Na szczęście nic się nie stało. Dzieciaki z wózka wypadły, ale na pewno była bezpieczna prędkość. Kolega musiał uciekać z ulicy, poszedł z bokiem. Żeby nie było kosza, no to na pewno by tam dał radę, a tak.